Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodraca i w sumie w kolejnym odcinku dotyczącym telenowali związanej z samochodami elektrycznymi i całą elektromobilnością, która ma wejść w życie w 2035 roku. Chociaż sami przyznacie, że ostatnio, gdy obserwuje się media, ten rok 2035 pojawia się zdecydowanie rzadziej. Jakoś tak się omijam ten temat, więc pewnie wiele też w tej kwestii będzie się wydarzało. Ale to też jest moment, gdzie producenci europejskich samochodów mówią: no dobra, kochana Unia, no tutaj nam od 6-7 lat mówicie, żebyśmy przygotowali technologię do produkcji aut elektrycznych. My inwestujemy teraz w tym momencie miliardy. Mieliście robić te przepisy, które by skłaniały ludzi do tego, żeby kupowali te samochody. My chcemy je sprzedawać, no bo chcemy odzyskać w końcu te pieniądze. A tu tylko i wyłącznie tendencja spadkowa na przestrzeni ostatnich dwóch lat, a i w ogóle wcześniej ta sprzedaż nie była na jakimś wysokim poziomie. Nie mówiąc o tym, że za pół roku mija termin, jak w Polsce mieliśmy mieć milion samochodów elektrycznych, a na chwilę obecną nawet nie mamy jednej dziesiątej. I widzimy swojego rodzaju stagnację, jak i infotermaty Informacje o tym, tak jakby chociaż ostatnio Volkswagen, czy Renault czy Mercedes poinformowały o tym, że no w sumie to zmieniamy delikatnie politykę, bo non stop gadali o elektromobilności, a teraz mówią, że mimo wszystko będą chcieli rozwijać, dokąd klienci będą chcieli silniki spalinowe, no bo finansowo odbiło się to bardzo dużą czkawką. I na chwilę obecną. Są w sumie dwa wyjścia z tej sytuacji. No, jedno wyjście to jest takie, że Unia Europejska będzie trwała w swoich postanowieniach, ale mimo wszystko ten 2035 będzie zmiękczony i będzie to na przykład 2040 czy 2045, żeby producenci trochę odkuli się w swoim biznesie i dłużej sprzedawali samochody elektryczne. Bądź może być druga opcja, że Unia Europejska wprowadzi dodatkowe cła na auta chińskie, bądź może być trzecia opcja, że wprowadzi jedno i drugie. I za Teraz Wam wyjaśnię, co to zmienia, że od 4 lipca weszły... No umówmy się szczerze, dosyć wysokie cła, bo biorąc to, że obecnie cło było 10% plus te dodatki tymczasowe, które są wprowadzone na okres 4 miesięcy, przy niektórych markach jest to blisko 40%. Ale... Moment jeszcze dla partnera tego odcinka, porównywarki ubezpieczeniowej Mubi, czyli strony, gdzie możecie przekalkulować sobie ubezpieczenie i poszukać tego, co będzie dla Was najbardziej interesujące, czy to najtańsze, czy na, najszersze, jeżeli chodzi o zakres, zakres ubezpieczenia i przechodząc sobie w link, który macie w opisie tego filmu, otrzymacie zwrot wysokości 100 zł po zakupie ubezpieczenia, jak również teraz możecie zarabiać o wiele bardziej na tak zwanych poleceniach, bo po zakupie ubezpieczenia otrzymacie link referencyjny, na podstawie którego możecie przekazywać go znajomym i teraz za każdą polecajkę również otrzymacie 100 zł i maksymalnie można mieć takich polecajek 20, więc 2000 sobie zł dorobić to nie lada gratka. Przypominam, warto skorzystać z tego linku, bo przy okazji też wspieracie mój kanał, a nie przez żadne jakieś tam dziwne loterie. Teraz należałoby powiedzieć: Trzeba być patriotą europejskim, wspierać nasze europejskie marki, nie pozwolić zalać się przez chińskie samochody. Ale wiecie co? Ja trochę z tego pociągu powoli wysiadam. Ja to widzę na przestrzeni czterech ostatnich lat tych perturbacji w Europie, które były. Najpierw ceny samochodów były windowane do granic możliwości. W międzyczasie klienci, którzy zamówili po niższej cenie, dostawali informację, że w sumie ich auto się nie wyprodukuje, bo coś tam, coś tam potem się okazywało, że to auto było sprzedawane innemu klientowi za inną cenę. Wielkie trzymanie ceny dobra, dostanie dywaniki gratis i to wszystko, co możesz, by później pół roku, e, później dawać 15 czy 20% rabatu. To samo na przykładzie aut elektrycznych. W życiu ten, do tej technologii my tylko i wyłącznie dokładamy nie możemy dawać rabatów. Tesla zaczęła zjeżdżać z cenami, zaczęły spływać pierwsze chińskie samochody elektryczne do Europy i producenci europejscy z, z ręką w nocniku zaczęli obniżać ceny. I kto na tym tracił? No ten klient, który kupił wcześniej ten samochód elektryczny, który zaufał danej marce, że faktycznie jest to fajne auto i dobra cena, po czym okazało się, że jednak zarabiają chyba na tym, skoro potrafią opuszczać nieraz 20-25% na swoim samochodzie. Więc ja nie żałuję, przyglądam się, bo widzę, że to zwiększa po prostu konkurencyjność. I że była też jasność. Ja tutaj nie bronię chińskich marek, bo głównym celem tego śledztwa Unii Europejskiej było to, że chcieli wykazać, że te niskie ceny aut chińskich sprzedawanych w Europie znikąd się nie biorą, że są to dotacje od rządu chińskiego celem rozprzestrzeniania tych marek po Europie. No i jak widać, to śledztwo w jakiś tam sposób zadziałało, bo mamy już jakby wyniki finalne, które zostały wdrożone tymczasowo na 4 miesiące z dniem 4 lipca, i w tym czasie tych 4 miesięcy mają być prowadzone rozmowy z rządem chińskim, celem wyjaśnienia sposobu finansowania tych aut i zaprzestania zapewne tego. No i już Wam tłumaczę, która marka w jakikolwiek sposób oberwała. Te marki, które współpracowały z Unią Europejską, dostały niższe dopłaty, te, które nie współpracowały, dostały dopłaty z górnej półki. Standardowe cło wynosiło 10%. I Podwyżki tego cła są o kolejne 17,4% dla marki Byd, czyli Build Your Dream, dla Gili 20%, ale dla przykładu, na przykład dla koncernu Sai, który jest właścicielem MG, które się świetnie sprzedaje w Polsce i w ostatnim czasie wyprzedza wiele topowych europejskich marek, dodatek jest 38,1%. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku marki Nio, ale wiem, że oni na rynku polskim sprzedali przez nieautoryzowanego dealera w ostatnim czasie, chyba 7 czy 8 samochodów przez ostatni rok, więc wiem, że dotacje są, ale nie wiem na jakiej wysokości. Co nie zmienia faktu, że Chińczycy mają ambitny plan, żeby do końca przyszłego roku zdobyć 15% rynku europejskiego i patrząc na to, jak obecnie działają, są naprawdę na bardzo dobrej drodze. A druga sprawa, Unia Europejska mówi, że wraz z tymi dodatkowymi cłami do budżetu sakiewki unijnej wpłynie dodatkowe 2 miliardy euro. No tylko to pięknie brzmi, że Unia tam sobie wyjaśnia, daje dodatki. Tylko moje pytanie, kto za to zapłaci finalnie idąc do salonu? No przecież nie urzędnik unijny, tylko ty, który chcesz sobie kupić po prostu swój samochód. Ale kij ma dwa końce. Bo przypomnę, że oberwie się też takim markom jak chociażby BMW, Volvo czy Volkswagen, a to tylko kilka z nielicznych marek, które również produkują swoje auta w Chinach, mimo że są producentem europejskim, ale w myśl tych zapisów dotyczy to wszystkich aut produkowanych w Chinach, więc również będzie dotyczyło to modeli europejskich. I już wiemy z informacji, że Volvo zapowiada, że fabrykę, którą eksploatuje w tym momencie w Chinach, będzie przenosiło do innego kraju, żeby ominąć te tematy celne i zapewne będzie to jeszcze mocniejsze. I przyspieszało ekspansję chińskich marek, tak jak było to chociażby na przykładzie rozmów Gili z marką Izera, gdzie chciano połączyć wspólną fabrykę, gdzie w sumie umówmy się szczerze, Izera miała być swojego rodzaju dodatkiem do tej fabryki, ale przede wszystkim to tam miał być główny nakład finansowy ze strony chińskiego koncernu, bo tam chcieli produkować swoje modele, modele no właśnie po to, żeby ominąć te dodatkowe opłaty. Oczywiście MG już wydał swój komunikat, że jest jakby zaniepokojony tymi działaniami, które dzieją się obecnie w Europie, na chwilę obecną, patrząc po cenach w salonach, widać wzrost przy niektórych modelach, chociażby przy Marce Volvo, ale i przy niektórych chińskich. Niektóre marki zapowiadają, że w trzecim kwartale tego roku będą jeszcze te ceny mroziły, ale prawda też jest taka, że nie będą mroziły ich nie wiadomo jak długo, więc zapewne koncerny w niedługim czasie będą podnosiły ceny, no bo znikąd się tutaj do tej sakiewki nie naleje. Tylko. Jeszcze raz podkreślam, kij ma dwa końce. To, że Ameryka wojuje z Chinami, jeżeli chodzi o cła, i w ostatnim czasie robią to naprawdę z grubej rury, no są trochę na innej stopie gospodarczo-politycznej aniżeli my, jako Europa, tym bardziej my, jako Polska. A cła działają w obie strony. Już na chwilę obecną wiadomo o tym, że Chińczycy również informują o tym, że będą wprowadzali cła zwrotne. I to zarówno w kwestiach motoryzacyjnych, jak chociażby na przykładzie marki Mercedes, można pokazać jedno. Mercedes 2023 roku. Sprzedał w Europie 614 tysięcy sztuk swoich samochodów. A wiecie ile w Chinach? 751 tysięcy. I to pokazuje na przykładzie Mercedesa, który rynek jest dla nich najbardziej znaczącym rynkiem. A tym bardziej, na przykład, na, jeżeli chodzi o Mercedesa, 20% udziału w tej marce posiadają właśnie Chińczycy. Ale Chińczycy oprócz tego zapowiadają cła w innych materiach. Dużo eksportujemy towarów, chociażby towarów spożywczych. Zapewne też będzie się okazało, że Chińczycy będą nas tutaj chcieli też w swój sposób ukarać i zbierając to w całość, widzę w tym jeden problem. Owszem, Unia ma sama ze sobą problem związany z tym, że na chwilę obecną ta elektromobilność nie idzie w takim kierunku, jakby chciała, a wjazd chińskich marek, i to zmasowany wjazd chińskich marek, no bo zwróćcie uwagę na jedno, z perspektywy ostatnich dwóch lat do Polski weszło 8, 9, 10 już marek, już trudno dogonić, trudno już nawet te nazwy wszystkie spamiętać. Widać, że Chińczycy są bardzo mocno nastawieni na ekspansję w Europie i to się zapewne będzie działo, tylko przede wszystkim kosztem klienta i tutaj widzę w tym duży problem, więc 35 rok zapewne odejdzie do lamusa, bo to będzie jedyna opcja, żeby móc sprawić, że europejska motoryzacja niejako odekty, odetchnie w tym wszystkim i zacznie w jakikolwiek sposób zarabiać, bo koncerny motoryzacyjne teraz są naprawdę w dołku. Nie w 2008 2009, kiedy mieliśmy kryzys gospodarczy, tylko teraz te zainwestowane pieniądze można powiedzieć, że póki co, im się nie zwracają. No właśnie, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!